Witam. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać kwintesencję akwarystyki, a dokładniej zbiór wszystkich rybek, jakie rozmnażają się w moim akwariach, a dokładnie tych, które rozmnożyły się w 2023 roku. Jako że rok dobiega końca, należałoby jakoś go podsumować, a ja postanowiłem to uczynić w najbardziej przyjemny sposób, filmem, który dostarcza najwięcej radości, czyli takimi oto obrazkami. Musicie przyznać, że to są chyba najpiękniejsze chwile akwarysty, widzieć rodziców z taką piękną gromadką maluszków. No to nie ma chyba nic lepszego. Dlatego postanowiłem na koniec roku nagrać Wam dokładnie takie podsumowanie i pokazać Wam wszystkie rybki, które no z powodzeniem rozmnażają się lub też rozmnożyły się w moim akwarium w 2023 roku. Zaczniemy od barwniaków czerwonobrzuchych. Tak, nie ma już tych rybek, ale jak najbardziej na początku roku, przez pierwsze chyba pół roku, jak najbardziej je miałem. Oczywiście rozmnażały się z powodzeniem od samego początku istnienia tego akwarium. Jedna, druga, potem trzecia para. Najstarsza samica pływa w tym akwarium do dzisiaj, a to dlatego, że ma już 8 lat wspólnego życia ze mną, więc nie jestem w stanie się jej pozbyć. Pozbyłem się za to już niestety tej pary. Przyczyna tutaj pływa, to są te maluszki. Rodzice niesamowicie opiekuńczy. To chyba rybki, słuchajcie, które mogę śmiało zaliczyć do najbardziej opiekuńczych rodziców, jakie do tej pory widziałem w swoich akwariach. Te barwniaki, słuchajcie, potrafiły zagospodarować praktycznie 3/4 mojego akwarium. Jak wiecie, ale akwarium do małych nie należy, ponieważ jest to 2 metry i było tak, że czasami dosłownie 1,20 m tego akwarium należało tylko i wyłącznie do tej pary barwniaków oraz do ich potomstwa. Nie wpuszczały żadnej rybki, każda rybka, która tylko tu wpływała, była zaganiana, a jak wiecie, w moim akwarium pływa blisko 20 skalarów, no właśnie to nie, chyba 14. No ale jeszcze do tego altumy oraz cała masa innych ryb, które po prostu nie miały miejsca dla siebie w tym akwarium. I teraz sobie wyobraźcie prawie 20 takich wielkich ryb gdzieś tam w kącie, w drugim stronie akwarium. No niestety one się tam bardzo, bardzo męczyły i pozbyłem się tych barwniaków. Nie mam już takich pięknych widoków, ale jak najbardziej można zawsze sobie włączyć te moje starsze filmy i odtworzyć, bo no widoki są niesamowite. To jest coś przepięknego, słuchajcie. Te barwniaki miały ponad 100 małych spokojnie, średnio co około miesiąc. Odchowywały je tutaj w tym głównym akwarium. Ja ich nigdy nie odkładałem, ponieważ z barwniakami jest ten problem, że ciężko się ich pozbyć. No niestety sobie by się mnożą i to bardzo dobrze i to praktycznie u wszystkich, więc na rynku jest ich bardzo dużo i problem jest ze zbyciem, a nie ma sensu, słuchajcie, odchowywać rybek, z którymi potem nie ma co zrobić. Dlatego ja je zawsze zostawiałem tutaj w tym akwarium i słuchajcie, z każdego miotu ileś tam sztuk się odchowywało, około 20, więc całkiem, całkiem dobry wynik, jak na no, bardzo dobrze zarybione moje akwarium główne, tak? Gdzie drapieżników nie brakuje, wspomniana liczba skalarów, altumów oraz cała reszta. Zatem barwniaki czerwonobrzuche to jest pierwsza rybka, jaką chciałem Wam zaprezentować, która z powodzeniem rozmnażała się u mnie w 2023 roku. Na kolejnym, drugim miejscu znajdują się zbrojniki. No, zbrojniki pospolite, antistrusy. Mam, w sumie to można śmiało powiedzieć, 2 główne samce, które rozmnażają się na okrągło. Samiec alfa, który ma ikrę za ikrą, i to głównie u niego składają samice ikrę, oraz ten oto tutaj blondasek, który jeżeli u tamtego samca znajduje się ikra, również do niego samice jakieś tam przypływają i u niego również składają ikrę. W sumie bardzo często jest tak, że mam nawet trzy samce, które jednocześnie odchowują maluszki. Jest ich mnóstwo, tu widzicie na przykład jednego na dole. Część z nich się jak najbardziej odchowuje, ja ich specjalnie też nigdy nie odkładam, no bo tutaj jest tak, że zbrojniki się mnożą wszędzie i u wszystkich i wszyscy je mają, więc to co przeżyje, to przeżyje.
Jak najbardziej, ja zawsze się cieszę z każdego malucha, który no, uchowa się w tym akwarium sam, niż takiego odchowanego sztucznie. A zbrojniki bardzo często się, no powiem szczerze, że jeden na dwa mioty, jedna sztuka po prostu na dwa mioty spokojnie się odchowuje, więc u mnie całkiem sporo tych maluszków pływa. To jest ten właśnie samiec alfa w tej swojej glinianej grocie, tamten jest w tej drewnianej, która już praktycznie chyba nie istnieje. Te nagrania to chyba pochodzą gdzieś z początku roku, kiedy tam ta grota drewniana jeszcze była. Teraz już jej nie ma. Ale zbrojniki mnożą się nadal bardzo dobrze, cały czas na okrągło. A tu na pierwszy plan, jak widzicie, wpływa nam samiczka kakadu. Zatem przejdźmy do kakadu. Pylniczka kakadu, tak? Apistogramma kakadoides. Chyba, no jeżeli chodzi o apistogramy, to moja ulubiona rybka. Chyba najpiękniejsza. Znaczy, w zasadzie według mnie najpiękniejsza. Dlaczego nie? Ja tak mogę uważać, każdy może uważać jak chce co do piękności rybek. Piękność jest rzeczą względną. Ale jeżeli chodzi akurat o te apistogramy, to są niesamowite i przepiękne. To jest samiczka, zobaczcie, jak ona jest pięknie ubarwiona, a co dopiero samiec, który jest trzy razy od niej większy. Najpiękniejszy widok, czyli samiczka z maluchami. Widok, który mam u siebie w akwarium praktycznie na okrągło. Ja mam trzy samiczki mniej więcej, zawsze się staram mieć co najmniej dwie. A zazwyczaj tak dwie albo trzy samiczki kakadu, które z powodzeniem odchowują ikrę i z powodzeniem, tak jak widzicie, wyprowadzają co jakiś czas maluszki na spacerek. Jako że mam co najmniej dwie samice, które regularnie mają tą ikrę, regularnie wyprowadzają maluchy, więc widok jest to u mnie bardzo częsty i no, w tym roku mieliśmy chyba dużo z filmu z apistogramma kakadu. No ale to jest widok, który zawsze cieszy, widok, który po prostu no, można patrzeć i patrzeć, te przepiękne takie statko przemieszczające się, samiczka, która pilnuje maluchów i nie dopuszcza w ogóle żadnych innych drapieżników. O, tu proszę bardzo zdjęcia, jak akurat podałem im Artemię. Czasami im podawałem Artemię, tak żeby sobie coś tam pojadły. No i przepiękne zdjęcia, jak zobaczcie, jak maluch sobie tam łapie te maleńkie robaczki. To pewnie nagranie pochodzi gdzieś z czasów, kiedy akurat odchowywałem jakieś inne maluchy, bo specjalnie dla apistogramma nigdy Artemii nie nastawiałem. Jeżeli chodzi o nie, to ja staram się raz w roku co najmniej je rozmnożyć i odchować, tak żeby po prostu przedłużać tą linię, którą mam w akwarium, bo jest to bardzo piękna linia. No, nie ma sensu, żebym ja chodził do sklepu, kupował rybki, które się u mnie rozmnażają. Także raz w roku mam taki widok maluszki, które potem, te akurat oczywiście wszystkie trafiły do Was. Dwie samiczki do akwarium mojego, plus jeden samczyk młody, a reszta jak najbardziej powędrowała do Was i to już są odchowane właśnie apistogramma kakadu. Jako że jesteśmy, słuchajcie, przy tym małym akwarium, to jak dobrze się przyjrzycie, to gdzieś tam na dnie na pewno zobaczycie przemieszczające się kiryski. Tak, to akurat nagranie jest z kieskami zarówno Orange, jak i Aspidora Spoecilus. O, tutaj te kakadu to są jeszcze całkiem malutkie. O, czyli to nagranie chyba było wcześniejsze niż poprzednie. No, ale nieważne. Kieski Orange oraz kieski Aspidora Spoecilus to są również kieski, które bezproblemowo i cały czas rozmnażają się w moich akwariach. Kieski Orange w 720, a kieryski Aspidora Spoecilus jak najbardziej przepiękną ikrę składają zawsze na wylocie z filtra. Oto mamy pięknego maluszka Orange, zawsze na wylocie z filtra w 240. A Orange zasuwają jak nie wiem co u mnie. Rozmnożyłem ich, znaczy rozmnożyłem, no odchowałem ich całkiem sporo, część trafiła do ludzi, a część jak zwykle u mnie wpuszczałem do swoich akwariów po to, żeby właśnie powiększyć te stado i te akurat maluchy, które teraz widzimy, jak najbardziej trafiły do moich akwariów. Ja uwielbiam co jakiś czas sobie takie maluszki odchować, wpuścić do swojego akwarium i obserwować
jak one tam pięknie pływają. Niestety w głównych zbiornikach, mimo tego, że ikra ich jest praktycznie na okrągło złożona, no nie ma, bardzo mało jest czasu w zasadzie, kiedy nie ma złożonej ikry albo jednych, albo długich kryjsków. Mam ich na tyle dużo, że one się praktycznie cały czas rozmnażają i cały czas gdzieś jest złożona ta ikra. Aspidolas poecilus, to chyba zdjęcia z początku roku, bo to jeszcze widzę trzy samce Apistogram borelli, to już w ogóle ciekawe, ale o nich później. Słuchajcie, te oczywiście trafiły, teraz są akurat na klimatyzacji do tej mojej 240, gdzie zasiliły moje główne stado i tu możecie zobaczyć, jak pięknie te maluszki pływają sobie z rodzicami. W sumie mam ich chyba 26 aktualnie, z pierwotnych chyba 8. No niestety żaden maluszek nie odchował się w tym akwarium. Niestety myślę, że te maluszki gdzieś są po wykluciu zjadane. Tutaj akurat dużo nie ma zakamarku, gdzie mogłyby się schować i przetrwać. Bardzo tego żałuję, no bo powinny się raczej odchowywać naturalnie, ale niestety nie zdarza się to. No ale mam taką możliwość, więc odchowałem je sztucznie. Oraz kielski orange, które trafiły już do 700. No to podobnie, mimo tego, że ikra jest praktycznie cały czas złożona, cały czas praktycznie one tańczą, no nie ma tygodnia, żeby nie była składana. No jest kilka samiczek, to po prostu co chwilę jest ikra składana. Mimo tego też jeszcze nigdy w 720 się nie odchowały. No żałuję, ale nie mogę to zrobić, odchowując je gdzieś tam w tych mniejszych akwariach. Jako, że już jesteśmy w 700, to przejdziemy do moich ulubionych rybek. Myślę, że każdy takie jakieś ma. Moje to są Rionanae. Skalarki Rionanae. Te, jak wiecie, również cały czas składają ikrę w mojej 720. Praktycznie mam tutaj jedną główną parę, tą, którą teraz widzimy, i chyba trzy pary, które są zresztą ich dziećmi z przed roku, czyli z 22 roku, czyli już mają praktycznie 2 lata. Tak, i chciałem wam pokazać najpiękniejsze ujęcie, jakie chyba zrobiłem tym rybkom, czyli moment już, no tu jest troszeczkę zafałszowany obraz, dlatego że te maluszki jak najbardziej muszę zaliczyć do odchowanych rybek. Akurat ten obraz pochodzi już z ikry, która jest złożona później, ale są tak przepiękne ujęcia, że właśnie je postanowiłem umieścić jako te ujęcia z pokazaniem ikry właśnie Rionanae, które, tak jak mówię, wszystkie cztery pary składają u mnie regularnie. Natomiast zazwyczaj odchowują tą ikrę 3 dni, potem ona jest niestety przez rodziców zjadana. A ci oto rodzice, dzięki temu, że przez blisko 2 czy 3 tygodnie pływali, pilnowali, słuchajcie, inkubatora, pojemnika, w którym ja inkubowałem ich ikrę, wykształcili w sobie instynkt taki, no, macierzyński, opiekuńczy, i udało im się upilnować ikrę, słuchajcie, 6 dni, czyli 3 dni do wyklucia oraz 3 dni po wykluciu. Co się potem z nią stało, dokładnie tego nie wiem, ale był taki czas, że postanowiłem rozmnożyć te maluszki, żeby samemu się przekonać, jak to jest, oraz chciałem podzielić się nimi z wami, z moimi widzami, którzy bardzo chętnie i bardzo licznie pisaliście mi, że chętnie byście chcieli takie właśnie Rionanae ode mnie. Zatem podjąłem wyzwanie, podjąłem rękawice i postanowiłem spróbować pierwszy raz w życiu odchować właśnie te skalarki Rionanae. Jak najbardziej to wszystko się udało. Tu widzimy już, no, całkiem ładne maluchy. Myślę, że tu już mają kilka tygodni, co najmniej te 2-3 albo i nawet miesiąc. Chociaż miesiąc to nie, to są jakieś takie dwutygodniowe może. Oto już są już dużo, dużo starsze. Maluszki jak najbardziej odchowałem. Wiem, że cały czas mi piszecie, że za mało ich odchowałem, żebyście znowu chcieli. No ale słuchajcie, to pokazało mi, że nie mam warunków do odchowywania skalarów. Tak, odchowałem ich blisko 120 sztuk. To naprawdę są duże rybki, wymagające, i ja nie planuję już więcej ich rozmnażania, ponieważ ja nie mam warunków do tego, żeby odchowywać tak dużą ilość rybek. To są rybki, no, dużo większe niż, nie wiem, kiryski, te, które tam miałem. Jak sobie tam odchowam 10 kirysków, nie ma problemu. Jak sobie odchowam, nie wiem, 20 sztuk kakadu, też nie ma problemu. No ale już
te skalarki, no niestety, do nich potrzeba już naprawdę dużych akwariów do odchowywania. To nie może być kostka, tak, tutaj teraz są, czyli 40x40x40, 60-litrowe akwarium, to jest za małe, żeby trzymać 100 sztuk skalarków, tak, bo można im po prostu zrobić krzywdę. Dlatego ja no, na tę chwilę nie planuję rozmnażania dalej tych maluchów. Te jak najbardziej odchowałem, żeby się przekonać, jak to jest. No i przede wszystkim dla Was, tak? Rybki finalnie trafiły do Was. Blisko 110 sztuk pojechało w różne części Polski. Pamiętam, że akcja wysyłania ich trwała blisko miesiąc, przez chyba pierwsze 3 dni tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, środa, codziennie wstawałem. O 4 rano łapałem rybki, pakowałem paczki. Wcześniej przez chyba 2 weekendy to w ogóle przygotowywałem paczki, przygotowywałem styroboksy. No bardzo dużo pracy, bardzo dużo roboty. No i powiem szczerze, że nie przekonuje mnie to do tego, żeby ponownie się podjąć tego wyzwania. Wtedy miałem jeszcze tą 240, nazwijmy to, w miarę niezagospodarowaną, więc mogłem ją, nazwijmy to, poświęcić na odchowanie tych maluchów, no ale już teraz nie chcę tego robić, teraz chcę sobie już tą 240 finalnie zaangażować, znaczy zaaranżować tak, jak ona powinna być. Więc nie będę używał tego zbiornika do odchowywania tych maluchów. Chociaż powiem szczerze, że to były chyba najpiękniejsze czasy tej 240, kiedy ona była wypełniona właśnie tymi pięknymi małymi żagielkami. No zobaczcie, jaki cudowny widok. To jest po prostu niesamowite, te maluszki, te piękne żagle, te paski. Naprawdę, to są moje ulubione rybki. Nie wiem, wasze też może nie, ale moje na pewno. Odchowane, tak jak mówiłem, blisko 120 sztuk. Dwie sztuki sobie zostawiłem. Jedna, która miała być na pożarcie w wyniku selekcji, ale udało się uciec i to dzisiaj jest najpiękniejszą moją rybką, oraz jedną, która była fajna i stwierdziłem, że sobie też zostawię, żeby, no, żeby coś mieć, jakąś pamiątkę z całego tego rozmnażania. Za to cała reszta trafiła do Was. Był też fajny konkurs, którego się niesamowicie cieszę. Ostatnie 5 sztuk, które przez 5 czy 6 łapań, jak to się nazywa, uniknęły w ogóle odłowu. To było po prostu coś niesamowitego, że one tyle razy się udało im schować, zniknąć. Ja jedną rybę dopiero po 4 dniach zobaczyłem, tak? A finalnie trafiła w wyniku konkursu do Was. Wszystkie rybki zostały rozdane. I tak jak mówię, na tę chwilę nie planuję więcej ich celowo rozmnażać. Jeżeli uda im się odchować naturalnie w 240, ok, do tego nigdy nie będę ingerował, no bo tu natura, to natura. Ale tak, żeby odłożyć ikrę, no to mówię, na tę chwilę nie mam warunków, nie mam możliwości i odchowywanie ich pokazało mi to, że naprawdę to jest sporo roboty, sporo pracy. No i trzeba też się dużo zaangażować i mieć akwaria, żeby to odchowywać.